Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Sergiusz Przybyłek, jestem autorem sagi książkowej Game Deck. Na podstawie świata zawartego, opisanego w dwóch czy trzech pierwszych tomach mojej sagi, powstała gra wideo Game Deck. No i spróbuję zagrać tę grę i opowiedzieć wam, jak była tworzona, a jednocześnie po prostu przejść przez nią. Ja mam nadzieję, że to będzie dla Was interesujące, może chociażby z tego względu, że ciekawie jest zobaczyć, jak gra była tworzona tak troszeczkę od kuchni, wiedzieć, jakie były pomysły, jakie pomysły nie zostały zrealizowane i tak dalej. Na przykład tutaj, kiedy jesteśmy w menu głównym gry, widzimy tutaj drzewo, takie cyfrowe. I ono pełni bardzo ważną rolę w grze. I ja na początku byłem przeciwny w ogóle symbolowi drzewa. Wpadł na pomysł, żeby istniała symbolika drzewa w grze Piotr Poskart, jeden z głównych designerów, czyli projektantów tej gry. Ja patrzyłem na to sceptycznie na początku, ale w miarę jakby zgłębiałem symbolikę drzewa. Nie mogę tutaj dokładnie powiedzieć, jakiego drzewa i w ogóle o co z tym chodzi, bo bym za dużo spoilował. To stwierdziłem, że to jest świetny pomysł. No i o tym między innymi będziemy sobie opowiadać. Ale teraz już zaczynamy grać. Nie będziemy kontynuować, nie będziemy grać w nową zawartość, bo to jest DLC, to nie będziemy się bawić. Zagramy w nową grę. Dobrze? Może jeszcze przedtem zastanawiam się, czy nie ściszyć troszeczkę. Nie, nie będę ściszał. Dobrze. Nowa gra. Klikamy. Dobrze. It's a strange profession, game deck. You're neither a player nor a detective. You know the rules and how people break them, how they leave a digital trail. And there is always a trail, a flaw in the source code, back doors used by cheaters. Anonymity skins used to cover up unpopular activities. All can be found. All can be traced. With a lot of skill and a little bit of luck. Sometimes more than a little. Because there are surprises, even for a game deck. But in the end, you keep your eyes on the prize. This is my story. What's yours? No i mamy intro za sobą. Dosyć klimatyczne, dosyć sympatyczne. Ja bym je zrobił trochę inaczej. Troszeczkę mi brakuje w nim jakiejś głębszej myśli. To jest intro takie wprowadzające może w arkana pracy Game Decka, chociaż przydałoby się tam coś ciekawszego, jakaś taka myśl, która chwyta, jakaś taka myśl, która mogłaby się stać memem. Tutaj po lewej stronie widzimy jakby zarys Warsaw City, gdzie cała akcja się rozgrywa. Było dużo kłopotów z rozrysowaniem tego miasta, tej gigantycznej poli, tak żeby było oddane wrażenie jej ogromu. No nie do końca to zostało zrealizowane tak jak chcieliśmy. No nie ma rady, nie wszystko zawsze wychodzi. Tutaj mamy takie linie jakby kodu. Znowu ciekawostka jest taka, że w Game Deck Verse kod wygląda naprawdę inaczej. Używa się języka Chitong, czyli języka trójwymiarowego, którego znaki przypominają troszeczkę symbole Transformersów, troszeczkę ideogramy chińskie. No ale znowu zostało to troszeczkę z tego powodu, że już nie było czasu, żeby tworzyć na nowo wizualizację języka programistycznego przyszłości. Dobrze, naciskamy dowolny przycisk i przechodzimy do kreatora postaci.
Mamy do wyboru postacie typu noir, męskie i żeńskie, i przedstawicieli trzech ras, rasy białej, rasy żółtej, rasy czarnej. Te postacie ja nazwałem Toy Man albo Toy Girl. W ogóle Marcin Rybiński prosił mnie, żebym stworzył mu 10 różnych opisów na 10 różnych fajnych postaci Game Decków i Game Decki. Ja podałem mu 12 tych opisów, z czego zostały jakby do gry zaimplementowane 3. Tutaj mamy takiego twardziela i oczywiście twardzielki. Oprócz tych postaci, które my możemy stworzyć, przy czym to jest moja ulubiona, bardzo fajna twarz tego bohatera, jest tak, mógłby wyglądać Torkil. Oczywiście mamy do wyboru jeszcze postacie, które mają własną przeszłość i własną jakby osobowość, chociaż w grze to nie ma większego znaczenia. W grze tak naprawdę widzimy tylko skiny tych postaci i portrety inne. No najbardziej ekstrawaganckie z pewnością ten pan Izmael Krostow. Bardzo, nawet jak na Game Deck Verse, bardzo ekstrawagancki ubiór. No, gdzieś może w dolnych warstwach Warsaw City mógłby tak ktoś wyglądać, ale no to już jest bardzo odważna stylizacja. Daphne Bennett tak rzeczywiście mógłby ktoś wyglądać w Game Deck Verse w różnych miejscach. Kirk Anderson, który jest Outrangerem, no chodzenie non-stop w pancerzu Outrangers troszeczkę może overkill, ale okej. Okay. Terriel, to jest postać inspirowana grą Seven, też mógłby ktoś wyglądać w Game Deck Verse. No miało być więcej jeszcze postaci, tak Anshar się chwali, że dodał jeszcze 3 nowe postacie, na razie ich nie widać tutaj. Ja wezmę sobie tę postać. Nazwiemy ją oczywiście Torkil. Będzie to on, jego, a nie ona. Pochodzić ma z Low City czy z High City. Te nazwy Low City, High City zostały dodane na potrzeby gry. W swojej prozie nie używam tych nazw. No to było potrzebne do tego, żeby móc opisać lepiej postać, prawda? Więc pochodzenie z Low City. Low City to nazwa nieoficjalna, podobnie jak High czy Mid City. Zwyczajowo określa się tak warstwę poli, gdzie polia to jest na miasto, super takie gigantyczne miasto. Ludzie w tej chwili w Game Deck Verse żyją w takich wielkich miastach. Gdzie zaczynają latać aurokary i gdzie robi się naprawdę ciemno. Mieszkańcy Low City nierzadko pracują w dziwnych zawodach, najczęściej na zmianach nocnych. Jest im wszystko jedno, czy pracują za dnia, czy nocą, bo często mają odwrócony rytm dobowy. W Low City zalega mrok. W większości dzielnic sztuczne słońca i Sky Windows wysiadły dawno temu i nikomu nie chce się ich naprawiać. No więc to jest pochodzenie z Low City, a High City? Nieoficjalna nazwa najwyższych warstw poli. W High City skrążą platformy spacerowe, latają dżonki i jest najgęstsza sieć tras pneumobilowych. Utarło się uważać, że High City skończą się na poziomie, gdzie znajdują się najwyższe nitki tub transportu publicznego. Więc zróbmy tu pochodzenie Low City, dlatego że zawsze miałem większy sentyment do tych, którzy pochodzili z nizin społecznych. No i tutaj wartości, czyli to, co dominująca wartość, którą Twoja postać się kierowała, zanim wybrała zawód Game Decka. Od Twojego wyboru będą zależały aspekty, z którymi rozpocznie przygodę. Tak naprawdę Game Deckiem człowiek się staje zazwyczaj po jakimś czasie, po czasie, kiedy ta osoba próbuje żyć normalnym życiem, być lekarzem, dziennikarzem, aktorem, sprzedawcą. W pewnym momencie ulega rozczarowaniu. Ulega rozczarowaniu tym światem, ulega rozczarowaniu życiem, rzeczywistością, regułami rządzącymi światem i wtedy stwierdza, że będzie edge runnerem, tak? Czyli osobą, która zacznie wchodzić w wirtualia i którą przestanie interesować, co jest naprawdę prawdziwe, a co jest mniej prawdziwe. No więc to jest jakby przeszłość tego bohatera, prawda? Samosterowność, zdecydowanie energia, ekspresja, inspiracja, edukacja, zasady. Ja bym tutaj wziął coś takiego miękkiego.
czyli hedonizm, osiągnięcia, władza, bezpieczeństwo, konformizm, no nie, konformizm to nie, tradycja też nie, łaskawość, empatia, współczucie, pacyfizm, ostrożność, władza. O, to by pasowało do mnie. Dobra. To w takim razie mamy płeć, mamy imię. Idziemy dalej. Mamy do wyboru dwa tryby. Tryb normalny, czyli tryb, w którym możemy sobie save'ować grę w dowolnym momencie, i tryb twardziela, czyli nie oglądaj się za siebie, prowadź śledztwo tak, jak chcesz, nie zastanawiaj się, co by było gdyby, bierz odpowiedzialność za swoje wybory i krocz własną drogą. Gra zapisywana wyłącznie między poziomami. To jest tryb, w którym chciałbym zagrać teraz, ale wiem, że będę, jakby te odcinki nie tego, co nagrywam, będą na tyle, nie będą na tyle długie, żeby grać aż do końca poziomu, więc wybiorę ten tryb normalny. Przyjmij zlecenie, szukaj wskazówek, szukaj świadków, zawróć, poszukaj nowych wskazówek. No, trzy razy słowo szukaj. Ech, Anshar, Anshar. No to są teksty, które już nie przeszły przez moje ręce, niestety, i już nie mogłem ich redagować. To są te dodatki, w których Anshar stwierdził, że już sam umie pisać. Użyj innych słów. Tutaj kropeczka, Anshary, Jesus. Prowadzisz śledztwo metodą prób i błędów. Nic przed tobą się nie ukryje. Zapisuj grę w dowolnym momencie. Okej, bardzo poproszę o poprawienie tego. Naprawdę trochę wstyd. Idziemy. No, tutaj zwróćcie uwagę, znowu widzimy fragment Warsaw City. Tym razem obrazek się troszeczkę przesunął w dół i widać ruiny starej Warszawy. Widzicie? To są ruiny starej Warszawy. Dzięki temu przedstawieniu widzimy, jaka jest skala Warsaw City, że to jest naprawdę gigantyczne, gigantyczna polia. Tutaj są, powiedzmy sobie, najwyższe budynki Warsaw City, powiedzmy sobie, to jest Marriott, prawda? I przy Marriottie mamy wcale przecież nie najwyższą wieżę poli Warsaw City. Nasz apartament mieści się w Mid City, czyli w części środkowej tej poli, no czyli nie najwyżej, nie najniżej. Trochę szkoda, bo tak naprawdę początkowo Marcin Rybiński, czyli designer, główny designer tej gry, lead, można powiedzieć, prosił mnie o opis trzech apartamentów. Apartamentu mieszczącego się najwyżej w poli, który miałby najwięcej światła, najwięcej nowoczesnych gadżetów i tak dalej, apartamentu w środku, w środkowej części poli, czyli tego, i apartamentu w najniższej części poli, czyli tej, gdzie już jest zupełnie ciemno. I wszystkie wyglądały naprawdę fajnie, w każdym razie w opisach. No, szkoda, że tego nie zaimplementowaliśmy ostatecznie w grze. Oczywiście przyczyna była zawsze jedna i ta sama. Ograniczenia czasowe, ograniczenia budżetowe, ograniczenia ludzkie, no, wszystkiego po trochu. Dobrze, tutaj zawsze podczas wczytywania się ekranu mamy jakiś tak zwany tekst fluffowy. Troszeczkę można by oddzielić bardziej te teksty od tego znaczenia, bo to tutaj, apartament Realium, odnosi się do tego, natomiast już tekst nie. To nie jest, ten tekst nie jest związany z apartamentem Realium. Zobaczmy, co tutaj napisałem, to są moje teksty oczywiście. Lubię dach pod miasta. Dach pod miasta, czyli to tutaj. Roof of the Undercity, czyli tutaj najniższa warstwa poli. Chociaż stoję na jednym z najniższych chodników Warsaw City, czuję, jakbym znajdował się gdzieś na szczycie. Pode mną zieje 150-metrowa przepaść, a niżej, jak okiem sięgnąć, ruiny starej Warszawy. W oddali sapie cyklop firmy Ground Cleaners, sprzątający stare blokowiska. Ta część, te ruiny są sprzątane przez takie potężne maszyny. W oddali, a to już powiedziałem, czytam. Jeśli wyostrzę wzrok, dostrzegę w obłokach kurzy i mgły ogniska dzikusów tam mieszkających. Bo w ruinach Warsaw City mieszkają tak zwani autochtoni, są ludzie wyjęci spod prawa. Tak naprawdę tutaj już policja nawet nie zagląda. W pobliżu mruczy boja CKM. CKM, czyli Centrum Kontroli Mutacji. Pilnująca, by nie stało się nic złego. Tak, zdecydowanie lubię ROW, czyli Roof of the Undercity. Blok Mroczna Strona Megapolii, Alfredus 55. Prawdopodobnie to jest jeden z bakersów, którzy jakby opłacili specjalny pledge podczas kickstarterowej akcji i został umieszczony jako jeden z autorów wpisów tutaj. Nie jestem pewien, bo to już
parę lat upłynęło, kiedy to robiłem, ale myślę, że tak. No, klikamy, zaczynamy. Tak wygląda apartament głównego bohatera, czyli Game Deka, jego sypialnia. Widzimy go siedzącego tutaj na łóżku. No i zanim omówię, co tutaj się dzieje i wszędzie indziej, to przeczytajmy sobie, co ma do powiedzenia. Nie pamiętam już, dlaczego zostałem Game Deckiem. Zapewne uznałem kiedyś, że to sensowny sposób zarabiania, a teraz po prostu się przyzwyczaiłem. Teraz mamy trzy opcje. Wspomnij swoją karierę, rozejrzyj się, rozpocznij dzień. No więc co? Oczywiście wspominamy swoją karierę. Rozwiązałem sporo spraw. To spowodowało, że stałem się wiarygodny. Wiarygodność jest dzisiaj najważniejsza. Dlaczego Torkil tak mówi? No, dlatego, że w tych czasach deepfake jest tak już rozwinięty, że w zasadzie można nagrać filmik dowolny, w którym spotykasz się z osobą, z którą nigdy się nie spotkałeś, zażywasz narkotyki, dokonujesz przestępstwa i tak dalej. Więc nie mają już znaczenia większego dowody troniczne, ponieważ one mogą być bardzo łatwo sfałszowane. Natomiast czego nie da się sfałszować? Nie da się sfałszować naszych wspomnień. Jeśli osoba jest przesłuchiwana, na przykład Torkil, czy zrobiłeś to i to, i Torkil tego nie zrobił, to skan mózgu wykaże, że nie kłamie. Natomiast jeśli przesłuchujemy Torkila, pytamy, czy zrobiłeś to i to, i Torkil kłamie, mówiąc nie zrobiłem, to jego mózg zaznaczy, że Torkil kłamie. Tak zwany przedni, lewy zakręt obręczy, wtedy się rozjarza w skanach i mózg nie umie kłamać. W związku z tym bardzo ważne jest to, żeby być wiarygodnym, bo to jest rzeczywiście rzecz pewna. Dlatego o tym mówię. Ciekawy jestem, czy jest jakiś wpis o wiarygodności w kodeksie. Sprawdźmy. No jest coś o game deckach, prawda? Jest coś o game deckach tutaj. Zaraz sobie przeczytamy, no bo przed chwilą Torkil wspomniał o tym, że nie pamięta, dlaczego został game deckiem. Odblokowano informację w kodeksie. Galahad o game deckach. No więc sprawdźmy, co to są ci game decy. Profesje. Nie, tutaj nie to, nie to, nie to, nie to. Kodeks. Kodeks. Realium, organizacje, technologie. A mój piesek, zdaje się, pomaga się wejść. Game Deck. Galahad o game deckach. Kal, jeszcze jedno głupie pytanie. Strzelaj. Co sądzisz o game deckach? Moim zdaniem to rozkoszny, ale całkowicie niepotrzebny zawód. Takie nadmuchane nic. Redundancja. O, nie zgodzę się, Fran. Game decy to bardzo sensowny zawód. Ale przecież jeśli coś złego dzieje się w grze, łatwiej po prostu zajrzeć w jej bebechy i odkryć, co jest nie tak. Takimi problemami powinni zajmować się programiści, analitycy, a nie game... I tu się mylisz, Frank. Mylisz się jak moja mama sypiąca do ciasta kokainę zamiast proszku do pieczenia. Tak się pomyliła? Tak. W Real Life 2. Niezła laska. Ale do rzeczy. Gry są skomplikowane, tak? Tak. Czuwają nad nimi sztuczne inteligencje, tak? Liczba znaków Chitong, to jest właśnie ten język programistyczny, o którym wspominałem, je tworzących jest tak wielka, że nie ma ani jednej osoby, która znałaby cały program choćby najprostszej gry, tak? No, nie jestem pewien. Frank, w mózgu, znaczy moim, jest 100 miliardów neuronów, w twoim połowa tego. No i każdy neuron ma średnio 10 tysięcy połączeń, synaps. No i przemnóż 100 miliardów przez 10 tysięcy i dostaniesz 1,15 zer, biliard to się nazywa. No i twój hełm kontroluje biliard synaps. Weź teraz grę Crying Guns, gdzie na jednym serwerze gra 50 tysięcy graczy. 50 tysięcy razy biliard to jest 50 trylionów zmiennych na mikrosekundę i mówię tylko o kontroli mózgów graczy uczestniczących w grze. Jeśli dodasz do tego ich stymulację, kontrolę odpowiedzi neuronalnych, tworzenie świata z całym raportem sensorycznym, czyli obrazem, dźwiękiem, zapachami, smakami, temperaturami, dostaniesz czynnik mnożący to wszystko jeszcze milion razy, circa 50 kwadrylionów zmiennych na ułamek sekundy. Dużo. W chuj dużo, Frank.
Mówimy o jednym serwerze, w żywym organizmie gry adaptującej się do sytuacji na polu walki w prostym, bitewnym, klanowym świecie sensorycznym. Wyobrażasz sobie matrycę tego świata? Nie. To teraz wyobraź sobie, mimo wszystko, że ktoś tam wrzucił cheat. Znajdź go. Niemożliwe. Rozkaz sztucznej inteligencji by go znalazła, gdy człowiek, który ten cheat zaimplementował, stworzył go tak, żeby sztuczna inteligencja nie potrafiła go zdefiniować. To możliwe? Łatwiej, że niż myślisz. Jak znajdziesz ten cheat? Nie znajdę. Otóż to. Nie znajdziesz grzebiąc w kodzie, a Game Deck znajdzie. Jak? Przecież Game Decy zazwyczaj nie znają się na programowaniu, no w każdym razie nie na poziomie eksperckim. Game Deck nie będzie szukał w kodzie. Game Deck poszuka człowieka, który zaimplementował cheat i grzecznie go poprosi, żeby cheat z kodu wyjął. A, rozumiesz. Game Decy znają się na ludziach, nie na kodach. Obserwują, wyciągają wnioski, dedukują, analizują. Muszą umieć w trzy rzeczy. Znać się na grach, na ludziach i mieć wysokie IQ. Patrzą na problem niczym ptaki kołyszące się nad labiryntem. Ty tkwisz w tym labiryncie i kręcisz się w kółko. Wzywasz człowieka z zewnątrz, Game Decka. On przylatuje, patrzy, analizuje i znajduje przyczyny. Bingo! Po czym wypowiada słynne przysłowie Game Decku. Detection and case, bracie. To był fragment audycji Galahad o grach, prowadzący Carl Galahad i Frank Wellington. Ci, którzy czytali drugi tom Game Decka, wiedzą, że Carl Galahad to jest bardzo wzięty dziennikarz w tym świecie i on lubi mówić o grach. No dobrze, znaleźliśmy ciekawy wpis w kodeksie. Czy mamy coś o postaciach? Nie. W Wirtualium to już wszystko. Technologie na razie nie. Organizacje na razie nie. Realium na razie brak wpisów. Dobrze. Tutaj mamy okienko profesji. Profesje w tej grze zostały stworzone na podstawie jungowskiej typologii. Mocno okrojonej, bo w jungowskiej typologii jest 8 typów. Natomiast myśmy tutaj zrobili 4, czyli wyrzuciliśmy jakby ten czynnik introwersji, ekstrawersji. Typy czerwone to są w interpretacji jungowskiej typy myślowo-intuicyjne. Bardzo zdecydowane, dążące do celu, można powiedzieć zorientowane na prakseologię, osiąganie celów. Tak? One nie wchodzą w szczegóły, natomiast mają nosa do różnych rzeczy. I tutaj mamy jeden aspekt osobowości takiego typu, czyli władzę, dążenie do władzy. No te typy lubią władzę. Przypominam, że to są te aspekty, które pozyskaliśmy na początku tworzenia postaci. Tutaj mamy jeden aspekt typu żółtego. Typy żółte są też intuicyjne, ale w przeciwieństwie do typów czerwonych nie myślowe, tylko czuciowe, więc zależy im na ludziach, są zależni od opinii ludzi, od towarzystwa i tak dalej. I tutaj mamy aspekt inspiracja. To są rzeczywiście typy mocno inspirujące innych dookoła siebie. Tutaj mamy aspekt typu niebieskiego. Typy niebieskie są podobnie jak czerwone myślowe, ale nie intuicyjne, takie czerwone, tylko percepcyjne, szczególarze myślowi, czyli najbardziej analityczni ze wszystkich ludzi na tym łespadole. U typu niebieskiego mamy aspekt ostrożność. To są typy ostrożne. Zanim coś powiedzą, to przeanalizują, sprawdzą, czy naprawdę mają coś do powiedzenia i tak dalej. Najwięcej aspektów mamy z typu zielonego, czyli typu podobnie jak typ niebieski, percepcyjnego, ale znowu czuciowego, tak jak typ żółty. Czyli to są typy najlepiej słuchające, najbardziej wczuwające się w drugą osobę, najlepiej rozumiejącą drugą osobę. To nie znaczy, że się z nią zgadzające. To nie jest jedno z drugim, nie musi iść w parze. I tutaj mamy 3 aspekty. Empatia, współczucie, co jest tym samym. Zgłaszałem to designerowi jednemu, no ale jakoś to zostało pominięte. Dosyć często mój głos był lekko pomijany podczas produkcji tej gry, no tutaj niestety to jakoś tam się prześlizgnęło. No empatia i współczucie to jest to samo. I pacyfizm, co pasuje. I co my z tym możemy zrobić? Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspektów z 4 różnych typów osobowości. Możemy odblokować tutaj jakieś profesje. Tej nie możemy, szklarz, ponieważ jest brak wymaganych aspektów. Tej nie możemy, sleeves, też brak wymaganych aspektów. Infotainer też nie. To są nazwy profesji stworzone specjalnie na potrzeby gry. Tego w moich książkach nie ma. No ale co możemy odblokować na pewno?
skalpela, czyli ścieżkę lekarską. Tak? Co my tutaj mamy napisane? Wiesz, jak komunikować się z medmatami? Medmaty to są takie automaty, które są bardzo zaawansowanymi sztucznymi inteligencjami, mogą leczyć ludzi. Jak zatamować krwotok, czy ustabilizować osobę, która odniosła rany? Znasz sprzęt medyczny, umiesz rozpoznać objawy chorób i stanów zagrażających życiu. Nie panikujesz, gdy ktoś traci przytomność i potrafisz wykonać masaż serca. Jesteś skalpelem. No dobrze, spróbujemy to odlokować. Teraz zwróć uwagę, co się stało z aspektami. Widzicie, że zniknęły aspekty, które zostały niejako zużyte na odblokowanie tej profesji. Został nam jeden aspekt zielony. Czyli mamy odblokowaną tutaj ścieżkę medyczną, ale no, te na razie ścieżki są pozamykane. No, coś odblokowaliśmy fajnie. Ok, idziemy dalej. Przypominamy, Torkil, tak nazwałem tę postać, wspomina swoją karierę. Rozwiązałem sporo spraw. To spowodowało, że stałem się wiarygodny. A, to już czytaliśmy to. Wiarygodność jest dzisiaj najważniejsza. Wszystko można zafałszować, spreparować. Wiarygodności nie da się podrobić. Gry stały się moim drugim domem, przy okazji miejscem pracy. Czy gram czasami dla przyjemności? Tak, czasami. Możemy się rozejrzeć, możemy rozpocząć dzień. Oczywiście ja należę do graczy, którzy liżą ściany, jak to się mówi w slangu gamedevowym, czyli wykorzystuję wszystkie możliwe ścieżki. To znaczy, wiadomo jest, że ta gra jest tak skonstruowana, że w niej nie da się wykorzystać wszystkich ścieżek przy jednej rozgrywce, nie da się nawet wykorzystać wszystkich możliwych ścieżek przy czterech rozgrywkach, czy nawet pięciu. Ta gra zaskakuje za każdym razem. No ale spróbujemy polizać te ściany tak mocno, jak to jest możliwe. Rozejrzyj się. Otacza mnie świat rzeczywisty, czyli realium. Za oknem mruczy Warsaw City. Mieszkam w wieży Towerstone na Woli. I tutaj sprawdzimy, czy się coś odblokowało w kodeksie. Zaraz sprawdzimy, czy się coś odblokowało. Technologie, organizacje, realium. O, dziwne. Już w tym momencie powinno się dużo rzeczy odblokować. Nie odblokowało się. Trochę mnie to niepokoi. No, ale sprawdzimy dalej. Na Woli. Mamy koniec XXI wieku. Ludzie są cholernie szczęśliwi. Żartuję. To znaczy, niektórzy są. Dlaczego nie? Czy ja jestem? Nie mam pewności. Rozpoczynamy dzień. Czas sprawdzić, czy są jakieś nowe zlecenia. Oczywiście zawód gamedeka to jest zawód, w którym dostajemy zlecenia od graczy, od organizacji, od klanów, od firm i realizujemy te zlecenia za pieniądze. Bez tego nie mamy możliwości przetrwania. Jeszcze raz sprawdzę ten kodeks, bo troszeczkę się niepokoję, bo naprawdę napisałem kawał fajnych wpisów do kodeksu. Po tej wypowiedzi Torkila powinny już być odblokowane, a nic się nie dzieje. No trudno. Dobrze, co my tutaj mamy? Tutaj mamy Wiskomat, ale z nim na razie nie mamy interakcji. Tutaj mamy symbol Game Deckverse, wspaniały, piękny obraz namalowany przez Marka Okonia, a wstępnie szkicowany przez Bogusława Polcha, niestety już nieżyjącego, wspaniałego twórcę polskich komiksów, takich jak Funky Kowal i Ekspedycja. Chciałem, żeby ten obraz był widoczny na samym początku gry, podczas kiedy się pojawia logo Anszara i tak dalej. Stwierdzono, że nie. Nie wiem dlaczego, bo to jest naprawdę doskonale rozpoznawalny obraz. On może tutaj w tym momencie nie jest dobrze widoczny, bo te żaluzje rzucają na niego cienie. W dalszej części gry będzie lepiej widoczny. No szkoda, szkoda, naprawdę wielka szkoda już. Nie chce mi się wdawać w dyskusję, dlaczego to nie zostało umieszczone. Anszar, naprawdę. Dobra. Podejdziemy sobie tutaj do czegoś, co się nazywa automatyczna sekretarka. Co to jest? To jest ukłon w stronę backersów, tych, którzy zainwestowali w grę podczas akcji kickstarterowej. Oczywiście był budżet na produkcję gry, więc nie było tak, że potrzebne były pieniądze, tylko trzeba było zrobić akcję kickstarterową, żeby zebrać pewną społeczność wokół tej gry. No i niektórzy wykupili pledge, który gwarantuje im, że będą mogli nagrać swoją wiadomość głosową. Ta wiadomość głosowa nie ma znaczenia w grze, natomiast jest to frajda dla tych, którzy się nagrali. Posłuchajcie, oni to zrobili naprawdę bardzo dobrze.
spoke back up that alley that I mentioned where I saw the shady bus moving, and, you know, I got to the point where they'd stopped and started doing some fishing around afterwards, and I found a data vault. 37, I'm being followed, okay? I'm in over my head. Just meet me at the usual spot, okay? You know, the bar, there should be a skin with three limbs to them, and let me know when I see you, I'll tell you what I found when you... Ok, więc to jest naprawdę fajnie nagrane. Widzicie, że to jest w zasadzie profesjonalna robota. Ja mam problem mały z tym nagraniem, dlatego że jak widzicie, mam nadzieję, że już zauważyliście, że ja nie jestem tutaj takim sprzedawcą. Ja nie sprzedaję wam tej gry, jakby udając, że ona nie ma wad. Ja uważam, że to jest świetna gra. Naprawdę uważam, że to jest bardzo dobra gra. Natomiast jako perfekcjonista i jako twórca, współtwórca tej gry, widzę w niej troszeczkę niedociągnięć. Więc mam nadzieję, że to docenicie. Pewną szczerość w tym, w jaki sposób będę grał w tę grę. Więc czego mi tutaj brakuje? Brakuje mi wyjaśnienia dla graczy, co to jest. Że to jest nieistotne z punktu widzenia fabuły, bo gracze odsłuchają tego i będą się zastanawiali, po pierwsze, co ten gość mówi, o co mu chodzi i czy to jest ważne z punktu widzenia fabuły gry. Powinien główny bohater powiedzieć coś w tym rodzaju, że ach, to są takie moje archiwum najciekawszych jakby wiadomości od moich klientów, byłych klientów, to jest pewne takie muzeum, ono nie ma w tej chwili znaczenia, ale lubię sobie czasami go posłuchać. Gdyby było takie jedno wyjaśnienie, to na pewno nie byłoby konfuzji wśród graczy, o co tutaj chodzi i czy to jest ważne. No, może jeszcze w swojej łaskawości twórcy Ansharu to zaimplementują, no byłoby fajnie. Tutaj jest kolejny ukłon w stronę backersów, czyli szafa grająca, w której można wysłuchać różnych utworów z gry. Szafa grająca, mój najnowszy nabytek. Można posłuchać tutaj muzyki po prostu. To był fajny zamysł. Wybierzmy sobie jakiś utwór. Niech on sobie wybrzmi. My sobie odejdziemy. Odejdziemy może sobie do okna. Warsaw City, moja polia. Patrzymy przez okno, czy odchodzimy? Spojrzymy. Chodniki, place, przestrzeń i przepaście. Tak wyglądają współczesne miasta. Środkowa warstwa miasta, czyli Mid-City. Nie widać stąd linowców. Gęsta zabudowa, ale można dostrzec słońce i kawałki nieba. I można spoglądać daleko w dół. No, ciekawy jestem, czy jest wyjaśnienie, czym są linowce. No, przydałoby się już troszeczkę. A, jest! Ha, ha, ha! Linowce. Linowce. Linowce to budynki stojące, wiszące, wyższe od wierzch poli. I mamy link. A, wspaniale, sam to robiłem. Stojące na obwodzie miast. Są podtrzymywane przez liny zaczepione o satelity supportujące. Producentem i właścicielem patentu na liny jest firma Frecnoir Heavy Industries, encyklopedia multisensoryczna, wydanie 33. Tak naprawdę w loże gry, znaczy w loże świata, właścicielem patentu na liny jest firma Mobilenium, ale tutaj znowu ukłon w stronę backersów, którzy mieli wykupiony plecz, w którym mogli zgłosić nazwę jakiejś własnej firmy. No dobra, przejdźmy do opisu poli. Polia. Polia od greckiego polis, miejsce warowne, olbrzymie miasto. Polie są jedynymi oprócz biosiedli siedliskami ludzkimi na ziemi. Składają się z tysięcy wysokich na kilka kilometrów wież połączonych chodnikami. Budowa poli rozpoczęła się w połowie lat 70. XXI wieku. Polie stanęły na ruinach wielkich miast. Charakterystyczną cechą chodników poli jest ich łukowa architektura. To jest też ciekawa sprawa, jak musiałem bardzo długo walczyć z grafikami, z całym teamem graficznym, żeby pamiętali o tym, że chodniki te wiszące w Warsaw City są łukowate. Na początku były proste. Poli z reguły otoczone są pierścieniami linowców, a za nimi znajdują się bariery ABB, czyli Anti-Bias Barriers. Encyklopedia multisensoryczna, wydanie 33. Fajnie, że te linki działają. Co my tutaj mamy jeszcze? Może jeszcze coś mamy? Organizację? Nie, technologię? Nie, wirtualnie? Nie. Dobra.
Wracamy. Lubimy ten widok czy nie? Ja lubię ten widok. Uznaj, że wolałbyś mieszkać gdzieś indziej, uznaj, że lubisz ten widok. Czuję łączność z ludźmi z dołu i z góry. Słyszę tuby transportu publicznego, pneumobile, szukam szum reklam. Ciągle coś się dzieje. Podleciał nam tutaj droid, dron reklamowy, który reklamuje w grę Void Stars i jakiś statek VX. Tutaj bogactwo spotyka się z biedą, a światło z cieniem. To warstwa, gdzie niby możesz być kim chcesz i gdzie reklamowe drony przeczesują okna w poszukiwaniu ofiar. Gdybyśmy mieli profesję szklarza, to moglibyśmy zhakować ten dron i odesłać go. No ale profesji szklarza nie mamy. Możemy rozmyślać albo odejść. Rozmyślajmy. Mam kilka spraw do przemyślenia. Się zastanawiam, czy nie ściszyć troszeczkę tej muzyki. Może ściszymy muzykę. Ona mi troszeczkę przeszkadza. Dzięki, głośność muzyki. Czy to wystarczy? Nie widzę różnicy, znaczy nie słyszę różnicy. Jeszcze ściszę bardziej. Akceptuj. O! Mam kilka spraw do przemyślenia. Podjechał do nas Wiskomat. Oczywiście nie da się rozmyślać bez czegoś do picia. Serwobot wie, że go potrzebuje. Dlaczego nazwę Wiskomat została... zmieniliśmy na serwobot? Bo pojawiły się wśród projektantów, czyli designerów, głosy, że mogą być gracze, którzy nie piją alkoholu, którzy czują się wręcz urażeni tym, że nazwa zawiera nazwę, nazwa tego urządzenia zawiera nazwę alkoholu. No, takie mamy czasy, tak? Gra wyszła na cały świat, więc dlatego serwobota nie Wiskomat. Serwobot wie, że go potrzebuje. Logo firmy Surfer Inn już nieco wyblakło, ale serwobot wiernie czekał na instrukcję, jak zwykle. To jest prawdopodobnie też ukłon w stronę jakiegoś backersa. Nazwa tej firmy. Co pijemy? Kawę, herbatę, whisky czy wódkę? Oczywiście w Game Deck pije whisky. Absolutnie. Whisky. Co my tu mamy? Droższy single malt i zwykły, przyzwoity blend. Co pijemy? Droższe czy tańsze? Gdybyśmy mieli zawód infotainera, to oczywiście byśmy mieli jeszcze coś więcej, bo infotainerzy łatwo wchodzą w kontakty z różnymi firmami, no ale nie jesteśmy. Opcja droższa. Nie będę się umartwiał i tak już za to zapłaciłem. Jak się skończy, będę pił syntetyki. Przemyślę kilka spraw i zbieram się do pracy. O czym myślimy? O światach sensorycznych czy ostatnich wydarzeniach? Może o światach sensorycznych. Tysiące gier i miliony graczy. Sporo spraw dla Game Decka. Nienawiść, chciwość i cwaniactwo są wszędzie, zwłaszcza w sieci. Ostatnio w mediach popularne są dwa tematy. Co jest lepsze? Życie w sieci czy w realium? Oraz cyfrowa miłość. O czym będziemy myśleli? Gry czy realium? Cyfrowa miłość. Cyfrowa miłość. Czas na łyk. Przeciwnicy związków w sieci mają prosty argument. Piękny książę, w którym się zakochałeś, może być oblechem. Co więcej, to wcale nie musi być mężczyzna. I odwrotnie, to może być nawet NPC, czyli po prostu bot. Zwolennicy sieciowych romansów mówią, no to co? W dzisiejszych czasach możesz mieć ukochanego w sieci i nigdy nie zobaczyć go w realium. Jakie ma znaczenie, jak wygląda naprawdę? I teraz, co na to? My. Uznaj, że cyfrowa miłość jest w porządku, uznaj, że cyfrowa miłość jest oszustwem. Ja myślę, że jest w porządku. Oblech udaje śliczną dziewczynę. Czy jest oszustem? Nie. On jest śliczną dziewczyną. Zawsze chciał nią być. Sieć mu to umożliwia. Jeśli ludzie się kochają, a wyglądają tak jak chcą, ale, a nie tak jak każe im realium, co nam do tego? Moim zdaniem to piękne. Może tak być. Teraz sobie pomyślmy o ostatnich wydarzeniach. Od jakiegoś czasu mówi się o technologii Pygmalion, stworzonej przez Blue Whales Interactive. To upgrade sztucznej inteligencji do poziomu psychiki ludzkiej. A z plotek niejaki Ken Zhu, młody talent Guda Betts, dał ciała podczas ostatniego meczu i jego Black Angels przegrali. O czym sobie pomyślimy?
Może o technologii Pygmalion. BWI, czyli Blue Whales Interactive, twierdzi, że potrafi stworzyć człowieka. Każe za to słono płacić. Tak powstałych ludzi nazywa Diginetami. Diginet ma syntetyczny mózg, czyli Dibek, ale nie ma ciała. Żyje w sieci, chyba że kupisz mu Motomba. Motomb to jest takie ciało, w którym... takie sztuczne ciało dla Digineta. Pod siedzibą firmy trwają demonstracje przeciwko tej technologii. Protestujący głoszą, że Digineci są nienaturalni. Uznaj, że protestujący nie mają racji, uznaj, że protestujący mają rację. No, powiedzmy, że jestem prokorporacyjny. Firma, wprowadzając tak ryzykowną technologię, musiała sprawdzić ją na 1000 sposobów. Nie narażałaby swojej reputacji. Demonstranci to banda ignorantów przerażonych postępem. Szkoda na nich czas. No i odchodzimy. Czas się zabrać do pracy. Ja wyłączę tę muzykę. Nie jestem w stanie jej ściszyć. Nie wiem dlaczego. Dzwoni do nas Jeffrey Haggis. No dobra, odbieramy. Ktoś sensuje. Jeffrey Haggis? Nie znam. Ale przyjąłem połączenie. O, jest pan. Niech pan do mnie przyleci. Wieża Blue Whales Interactive, poziom 255, wejście południowe, szczególne miejsce. Przed chwilą czytaliśmy o firmie Blue Whales Interactive, tak? Tutaj podczas tych rozmyślań. Wynegocjuj zaliczkę, zapytaj szczegóły. Mógłbym dowiedzieć się czegoś więcej. Na razie powiedziałem szczegóły na miejscu. Dobra, no to dziadu, zaliczka. Chwileczkę, szanujmy swój czas. Nie znam sprawy, więc nie jestem pewien, czy pewna suma... Rozumiem, chodzi o zaliczkę. Przelewam, mam nadzieję, że to pana zadowoli. Tak? Świetnie, czekam w takim razie. Rozłączył się. Dobra, teraz wyłączymy tę muzykę. Pauza. Ta muzyka nie pasuje do apartamentu. Tutaj pasowałby jakiś jazz, jakiś ambient i tak dalej. Szkoda, bo współpracowaliśmy z taką fajną muzyczką Agnieszka Romińska i ona stworzyła sporo fajnych kawałków do tej gry. Tutaj te, które słyszeliśmy, to jest m.in. Marcin Przybyłowicz, ten, który tworzył muzykę do Wiedźmina III i jego zespół. Muzyka bardzo interesująca, bardzo taka fajna, klasyczna, ale ona pasuje do pewnych scen konkretnych, ale nie do apartamentu. To jest właśnie też znowu ukłon w stronę Bakersów, żeby była ta szefa grająca, moim zdaniem ona jest nietrafiona, jeśli chodzi o repertuar. Przyjrzyjmy się jeszcze temu obrazkowi, moim ukochanym. No i co, Anshar? Mówił Anshar, że to jest oversexualization. Ludzie, kochani. Przecież to jest symbol Unio Oppositorum, symbol piękny, jungowski, symbol jedności przeciwieństw, tak? Gdzie wy tutaj seksualizację widzicie? No. Dobra. Ja chciałbym, żeby tutaj było więcej interakcji z tymi przedmiotami, z tym obrazem, nawet z łóżkiem i tak dalej. No, nie zawsze był na to czas, czy on biega, czy on chodzi. Biega, niedobrze. Niech on sobie chodzi. Klawiszem Tab możemy regulować to. Tutaj jest mnóstwo przedmiotów. Zwróćcie uwagę, że są tutaj książki. Książki są bardzo cenne w tym świecie. Też chciałem, żeby była interakcja z książkami. Tutaj nawet jedna jest w takiej specjalnej szkatule, takiej szklanej, bo jest tak cenna. Rzeczy z papieru są w ogóle bardzo cenne, czy rzeczy z drewna są bardzo cenne. Tutaj jest półeczka z zabawkami głównego bohatera. No, zobaczymy, co tutaj, z czym możemy nawiązać interakcję. Mamy lustro. Programiści byli bardzo dumni z tego lustra. Przepraszam, jestem przeziębiony trochę, no trudno się mówi. Holowizor. Zobaczmy, co w wieściach. Warsaw City News. Informacje z kraju i zagranicy przez całą dobę. Mamy poniedziałek 17 lipca. Gina Gord, zapraszam na wiadomości. Ken Zhu, młoda gwiazda Gudabet, z Kretesem przegrywa mecz. Pamiętamy, że jak byliśmy tam pod oknem, to wspomniany był Ken Zhu, ale wybraliśmy inny temat. Zhu twierdzi, że wszystkiemu winne są glicze w grze. Zanosi się na przedwczesny koniec kariery. Ciekawe, kim jest Ken Zhu i czym jest Gudabet? Czy dowiemy się czegoś więcej? NPC, Virtualia Gamedecy, technologie, digineci, sensowanie, serwobot. Dobra, troszeczkę więcej się dowiedzieliśmy.
Dowiedzieliśmy się, czym są linowce polia, ale czym jest Warsaw City? Co najbardziej lubimy w naszej poli? Co najbardziej lubisz w Warsaw City? Wieże. Haha, wieże są we wszystkich poliach. No to pierścień linowców dookoła miasta. To też mają inne polie. W takim razie barierę ABB za linowcami. Nie rozśmieszaj mnie, nie ma miasta bez bariery ABB. Sieć chodników powietrznych, Neumobile. Wszystko jest także gdzie indziej. Dobra, Undercity, ruiny starej Warszawy pod Low City. Wygrałeś, wreszcie, żartowałem. To także ma każda polia na ziemi. Wszystkie stoją na ruinach starych miast. Pytałem, co lubisz w Warsaw City konkretnie. Ale ja właśnie, ja konkretnie to wszystko lubię. Kłamiesz. Wiem, co lubisz i co jest charakterystyczne tylko dla naszego miasta. No, milk bary. Milk bary lubisz. Te wiszące nad wszystkimi wieżami świątynie pierogów. A racja, znasz mnie lepiej ode mnie samego. Milk bary oczywiście. Pierogi! O świecie przy herbacie prowadzący Neil O'Driver. Gość Yoshirimitsu. To też jest Bakers. Na pewno pamiętam tego Bakersa. Warsaw City, polia linowce, organizacje, nic, technologie, digineci wspomnieni byli. Zacznijmy od serwobota. Serwobot, reklama. Masz herbaty, kawę, alkohole, soft drinki, wszystko to masz. Z pewnością w twojej kuchni stoi KitchenMat, kto go nie ma, który potrafi przygotować wszelkie potrawy i napitki. Ale czy KitchenMat podąży za tobą, gdy będziesz go potrzebował podczas chwili zadumy przed oknem? Czy będzie przy tobie, gdy zapracowany i zziębnięty warować będziesz przy komputerze? Nie, KitchenMat jest meblem niemobilnym. Serwobot się rusza. Serwobot jest piękny. Serwobot dojedzie wszędzie tam, gdzie KitchenMat nie dotrze. Serwobot niczym wierny pies znajdzie się przy tobie, gdy będziesz chciał wypić drinka, patrząc na swoje miasto. Zaparzy ci gorącej herbaty, gdzie będziesz pracować późno w nocy. Zapamięta twoje ulubione zestawienia smakowe, temperatury, te niskie i wysokie. Serwobot się ciebie nauczy, a ty go pokochasz. Zapałasz do niego tym większą miłością, że zakupując ten wspaniały, ozdobny mebel otrzymasz zniżki na napoje kupowane w sklepie Serve Shake. Lubisz Earl Greya firmy Tiffany? My go mamy i to o 30% taniej niż inni. Lubisz Jacka Danielsa? Oczywiście, kto nie lubi. Zakupiwszy serwobota z linka na moim blogu dostaniesz go z 20% taniej niż w innych sklepach i zaręczam, nikt nie zrobi ci takiego Danielsa jak nasz serw. Na co czekasz? Ten serwobot już cię wybrał i chce być twój. Vlog Wszechświat Luksusu, artykuł sponsorowany, autor Derek Alexander Taylor. No, tak. Rzeczywiście, KitchenMat jest w każdej kuchni. Niestety w apartamencie naszego bohatera nie ma kuchni, chociaż strasznie chciałem, żeby była. Chciałem też, żeby była łazienka, no niestety nie ma jej także. Gry, czyli Marcin Rybiński twierdził, że nie będzie tam gameplayu. Może miał trochę racji, ale przydało się. Sensowanie, bo zasensował do nas Jeffrey Huggins, prawda? Czym jest sensowanie? Komunikatory końca XXI wieku umożliwiają kontakt wizualny, dźwiękowy, termiczny oraz węchowy. Czyli możemy poczuć czyjeś perfumie. Ten konglomerat modalności zmysłowych określany jest jako połączenie sensyczne albo sensowanie. Użytkownik komputera łączący się z drugim użytkownikiem takiego samego urządzenia ma dostęp do czterech reprezentacji zmysłowych, ale nie musi ich używać. Często wyłączane są kanał węchowy i termiczny. Nie chcemy czyjegoś ciepła na przykład. Posiadacze nowszych łokteli mają dostęp do kanałów optycznego, słuchowego i ograniczonego węchowego, podobnie jak właścicieli omników. Czym są łoktele, to dowiemy się za jakiś czas. Nabywcy najnowszych skroniowych obicoinów mogą używać znakomitej jakości wszystkich kanałów. Obicoin bowiem przesyła doznania zmysłowe bezpośrednio do obszarów interpretacyjnych mózgu. W tym zakresie jest doskonalszy od komputerów. Słownik multisensoryczny, wydanie 33. I jeszcze digineci. Była mowa o diginetach? No była. Blue Whales Interactive produkuje diginetów. Diginet to stworzona sztucznie osoba, która nigdy nie była organiczna. Psychika digineta zamieszkuje D-Bag, czyli syntetyczny mózg. Diginet zaraz po stworzeniu posiada jedynie swój syntetyczny mózg przebywający w sejfie, skrzyni zapewniającej homeostazę tego organu. Obecnie jedyną firmą, która posiada technologię stwarzania psyche jest Blue Whales Interactive, a technologię tę nazwała Pygmalion. Domyślnie sejf z D-Bagiem znajduje się w siedzibie firmy. Jeśli klient opłacający operację stworzenia digineta może zapewnić nowo powołanemu do życia człowiekowi sztuczne ciało, czyli motomba,
Dibek Digineta może być przełożony do Motomba i od tej pory Diginet może aktywnie żyć zarówno w sieci, jak i w realiu. Diginecie mają też prawa obywatelskie. Rodzą się pytania, czy przypadkowy człowiek może po prostu opłacić procedurę stworzenia innego człowieka, zwłaszcza że stworzony nie ma na początku możliwości życia w realiu. Zarówno pracownicy Blue Whales Interactive, jak i zwolennicy Pygmalionu twierdzą, że nikt nie pyta spółkujących rodziców, czy mają prawo kreować nowego człowieka. Niemniej sama stabilność dorosłej psychy, która pozbawiona została dzieciństwa, jak również charakter technologii, który jest tajemnicą handlową BWI, budzą zastrzeżenia, a ruch przeciwników Diginetów nasila się. Digineci bywają myleni z Zoenetami. Zoeneci, w przeciwieństwie do Diginetów, byli bądź wciąż są organicznymi ludźmi. Steven Innell, Trendy współczesności. O, coraz więcej się dowiadujemy o tym świecie. Widzę, to już czytaliśmy. Organizacja, technologie. Virtualium. Gamedecy, Virtualia. No, przeczytajmy o Virtualiach. O Virtualiach. Red, mam głupie pytanie. Dawaj. Virtualia, co o nich sądzisz? Żartujesz? Siedzę w grach, odkąd pamiętam. Przeprowadziłem miliony wywiadów. Zwiedziłem setki tysięcy cyfrowych mil, a ty mnie pytasz, co sądzę o Virtualiach? A wiesz dlaczego? Bo myślę, że nigdy nie zadałeś sobie tego pytania. Nie zadałem, bo jest głupie. Dlaczego? To jest tak, jakbyś zapytał, co sądzę o realium. Realium jest. Staramy się je kształtować, ale i adaptować do niego, żeby nie popełniać drugi raz błędów sprzed 100 lat. Ale wirtualia sami stworzyliśmy. Setki tysięcy gier, tak wiele, że nigdy ich wszystkich nie zwiedzę. Miliony pomysłów, miliony graczy przemierzających nieznane krainy. Wiesz co? To nie było głupie pytanie. Mówiłem. Wirtualia są jak wszechświat. We wszechświecie są ogromne liczby planet i choćbyś żył milion lat, nie zwiedzisz ich wszystkich. To samo jest z wirtualiami. Trochę mnie to przeraża. I coś jeszcze. No, nawet dwie rzeczy. Po pierwsze, kto to wszystko kontroluje? Rozumiesz, żaden człowiek tego nie ogarnie, a sztucznym inteligencjom nie ufam. Przekroczyliśmy osobliwość informatyczną. Nie kontrolujemy tego, co stworzyliśmy. A druga rzecz? Te sztuczne inteligencje. Przecież to de facto one teraz kontrolują i tworzą gry. Programiści tylko ich jakby pilnują. A jak można pilnować rzeczy, które kontrolują coś, czego sami nie jesteśmy już w stanie kontrolować? Tu się gada prowadzący Rufus Edgar Darwin, aka Red i Tristan Bell. No, ciekawe, ciekawe. To też na pewno są bakersi. Porobiliśmy prezenty bakersom. Wirtualia GDC NPC. NPC pochodzenie słowa. NPC to jedno z dziwniejszych słów sieci. Skąd się wzięło i dlaczego stało się popularne? Hipotezy są różne, jednak ta, która wydaje się najbardziej prawdopodobna, wywodzi się z terenów byłej Polski. Ukłon w stronę rodaków. Skrót NPC był przez Polaków wymawiany jako NPC. NPC to jest wyjaśnienie dla angielskojęzycznych graczy. I w połowie XXI wieku tak właśnie zaczęli zapisywać go w mediach społecznościowych. Było to przed erą informatyczną. Czym jest era informatyczna, to się dowiemy za jakiś czas. Ponieważ słowo to było niezrozumiałe przez przedstawicieli innych nacji, Polacy cierpliwie tłumaczyli jego znaczenie. Zapis ten był podobno wynikiem inspiracji serią książek science fiction, lecz jakich źródła milczą. To jest znowu ukłon w moją stronę, który sam wykonałem. W końcu doszło do tego, że w sieci przestano używać niezgrabnego skrótowca NPC i zaczęto pisać NPC, a osoby angielskojęzyczne wymawiały to słowo jako in-peak. Inna hipoteza utrzymuje, że nazwa odzwierciedla słowa in-peak, a wzięła się z tego, że u zarania historii gier NPC, niezależnie od pory dnia, byli zawsze w topowej formie in-peak condition. Nie męczyli się, przebywając za ladami sklepów czy karczm i zawsze uśmiechnięci, gotowi byli odpowiadać na nasze pytania. Pamiętacie gry sprzed Gotika, w których niezależnie od tego, o której godzinie poszliśmy do jakiegoś sklepu, tam zawsze był sprzedawca, w ogóle nie spał i czekał na nas i z uśmiechem pytał, co może nam podać. Hipotezę te zdają się potwierdzać badania retrospektywne, które dowodzą, że w tym okresie zaczęły się pojawiać skrypty generujące u NPC-ów stany zmęczenia, rozdrażnienia i tym podobne. Jeśli hipoteza in peak condition jest prawdziwa, to słowo NPC przyczyniło się do uczynienia nomen omen NPC-ów bytami bardziej ludzkimi. Steven Innell, Trendy współczesności. Okej. O postaciach jeszcze nic nie wiemy. Wstecz. Widzicie teraz, dlaczego tak często przypominam, żeby czytać kodeks. Ja wiem, robi się wtedy z gry troszeczkę taki jakby gamebook, ale popatrzcie, ile ciekawych informacji. Jesteśmy ciągle tutaj w apartamencie. Nic się nie dzieje, a już tyle wiemy o tym świecie.
A sprawdźmy, czy jeszcze coś w holowizji się dowiemy. A? Jednak. Instytut Epidemiologii Warsaw City odkrył dziwną regularność pojawiania się nowych zjadliwych szczepów bakteryjnych. Ma to miejsce zawsze jesienią. Na razie nie wiadomo, czy szczepy te przebywają spoza barier ABB, czy może z okolic Under City. Wszystkim mieszkańcom Poli zaleca się regularne sprawdzanie kalendarza szczepień z aktualną bazą CKM, czyli Centrum Kontroli Mutacji. Ha! Znaczy jest jakaś nowa wiadomość? No, dobrze. Ludzkość wkracza w erę nieśmiertelności. Co prawda BL-beki nie są jeszcze zbyt tanie, ale to z pewnością kwestia czasu. Centrum terapeutyczne Young Mind już teraz chce wyjść naprzeciw nowym potrzebom swoich klientów. Wprowadziło do swojej oferty czyszczenie psychę z urazów dzieciństwa. Kto by chciał żyć setki lat, przerabiając te same traumy? Słusznie. Sprawdzimy jeszcze jedną wiadomość. Ciekawy jestem, ile ich jest. Podczas ostatniego konkursu Miss Muscle nasza rodzima zawodniczka Chloe Star zdeklasowała rywalki, prezentując perfekcyjną sylwetkę. Wymiary 100 na 50 na 100, czyli złoty standard Miss i Miss Muscle zapewniły jej pierwsze miejsce oraz kartę pro. Gratulujemy. Oczywiście sam pisałem te wszystkie newsy, ale to było tak dawno temu, że już nie pamiętam. No dobrze, co zrobimy? Podejdźmy sobie, ja wiem, co zrobimy. Zasejwujemy grę. To jest ważna sprawa, miejsce zapisu pusty, weźmiemy... zasejwowało się, dzisiaj jest 22 listopada. Dobrze. Nie wiem, czy zapisałem, będzie dobrze, znów. Co zrobimy? Może podejdziemy do naszego narzędzia pracy, czyli do łoża wirtualnego. Łoże. Wirtualne łoże firmy Surfer Ind. Nie najnowszy model, ale wciąż mogę na nim polegać. Tak sądzę. Poeta by powiedział, że to brama do światów sensorycznych. Dla mnie to po prostu narzędzie pracy. Co oglądamy? Hełm, stan płynów, log łoża. Obejrzyjmy hełm. Fajna animacja, co? Zaczyna się rozpadać. Powinienem go wymienić. To najważniejsza część ekwipunku. Cholera, to spory wydatek. Na razie mnie nie stać. Potrzebuję kilku zleceń albo jednego dobrze płatnego. Sprawdźmy stan płynów. Płyny infuzyjne są tutaj. Kończą się. Parę butli jeszcze jest, ale zawsze warto mieć zapas. Zamawiamy? Zamawiamy. Zrobione. Dron dostarczy przesyłkę w ciągu kilku godzin. Sprawdzamy log łoża. Godzina 15.30, 17 lipca 2199 roku. Moja ostatnia sesja trwała. Łoże wyświetliło komunikat o błędzie i o powrocie do ustawień fabrycznych. Może łoża z Surfer Int nie są tak niezawodne, jak mi się wydawało. Coś się zepsuło w łożu. Przypadek? Ten sprzęt czasy świetności ma za sobą. Game Deck nie powinien oszczędzać na takich rzeczach. Czas pomyśleć o nowym. Gdybyśmy byli szklarzem, to moglibyśmy zgłosić usterkę, ale nie jesteśmy. Okej, sprawdźmy, czy się pojawiło coś w kodeksie odnośnie do technologii. Aha, mamy. Cieszycie się, będziemy czytać znowu. To samo nie było, bo komputer może kombinować chemię do grania. Dobra. Czym może poczytajmy sobie o tej chemii, tak? Czyli była mowa o płynach, tak? Chemia do grania. Chemią do grania nazywa się kolokwialnie płyn infuzyjny oraz game pill. Chcecie wiedzieć, czym są? Chcecie? Płyn infuzyjny to twoje jedzenie i picie podczas gry. Dlatego nie oszczędzaj i kupuj tylko płyny sprawdzonych marek. Na pewno wiesz, że naprawdę potrzebujesz więcej płynów i jedzenia na dobę niż zawierają te butle. Wszystko w nich jest stężone i tylko dzięki kombinezonowi i gamepillowi nie tracisz tyle wody, ile straciłbyś w realium. Więc pamiętaj, graj zawsze w kombinezonie i nie zapominaj o gamepillu. Safe Foods, Good Ratio, te firmy to nasz wybór. Gamepill. Najmniejszy i bodaj najważniejszy bohater gierczanych przygód. Jeśli chcesz wejść w sieć na dłużej niż kilka godzin, a już na pewno, gdy zamierzasz tam przebywać ponad pół doby, weź Gamepill. Ta mała kapsułka zawiera miliardy nanobotów, które dokonują rzeczy niemożliwej. Przestawiają tory metaboliczne twojego ciała tak,
żebyś przez najbliższe 4 doby nie musiał się martwić o przepełnienie pęcherza moczowego i jelita grubego. Działanie Gamepilla jest uruchamiane przez dewitalizację i przerywane przez rewitalizację, więc po wybudzeniu z dobowej sesji nie musisz się martwić przez następne 3 dni, że przez następne 3 dni nie pójdziesz do toalety. Nic z tych rzeczy. Gamepill musi być oryginalny, certyfikowany. Wiemy, że istnieje wielu producentów, którzy oferują to samo, ale taniej. Uwierz nam, to nie jest to samo. Sprzęt gracza na poważnie, portal ProGamer, autor Hesperion. To na pewno też jest Backers. Zrobiliśmy mu prezent. Znaczy nie prezent, on za to zapłacił. O diginetach czytaliśmy. Komputer łoże kombinezon. Komputer łoże kombinezon. Chcesz dobrze grać i jednocześnie zachować zdrowie fizyczne i psychiczne? W takim razie ten artykuł jest dla Ciebie. O sprzęt gracza tworzą komputer, łoże, kombinezon i chem. Chemia niezbędna do grania to gamepil i płyn infuzyjny, ale nią zajmiemy się w osobnym wpisie. Podobnie chemem, to naprawdę ważny sprzęt. Zacznijmy od komputera. Wiadomo, że ten sprzęt musi być szybki i pewny, więc żadnych tanich komponentów, zwłaszcza lewych programów antywirusowych. Firewally i antywirusy to pierwsza i główna ochrona Twojego łoża i hełmu. Nie oszczędzaj. Polecamy programy Graphite 5.0 oraz niezawodnego Tysona 10. Jest drogi, ale wart każdego wydanego na niego kredytu. Łoże. Wielu graczy przecenia ten mebel, sądząc, że jest sercem osprzętu. Błąd ten wynika z tego, że łoże jest po prostu duże. Większość modeli spełnia wymogi współczesnego grania, chociaż tańsze leżanki mogą nie domagać w kwestii przeciwdziałania odleżynom przy intensywnych, wielodobowych sesjach. Mogą również przesadzać z grzaniem albo odwrotnie nie dogrzewać. Absolutnie odradzamy składaki z Low Cities, doradzamy natomiast łoża markowe od autoryzowanych dealerów. Niekoniecznie zgadzamy się z hasłami reklamowymi producentów, że należy kupować cały osprzęt jednej firmy. Nie trzeba. Wszystkie złącza są standardowe i działają w jednym systemie, więc bez siemy. Kombinezon. Czyli coś, co chroni Twoje ciało od zewnątrz. Kombinezony to złożona aparatura o wiele bardziej zaawansowana od przecenianych łóż. To ubranko dba o temperaturę Twojego ciała razem z łożem, przeciwdziała odleżynom, ale przede wszystkim walczy z zanikami mięśniowymi, utrzymując swój unieruchomiony aparat ruchowy we względem zdrowiu. Nie oszukujmy się, żaden zawodowy gracz nie będzie sportowcem. Jego układ kostno-stawowy jest nieelastyczny, cholernie męczliwy, niemniej nie jest wynaturzony. Jeśli kupisz tani kombinezon, sam będziesz sobie winien. Odrętwiałe plecy, bóle mięśni, stawów, zaniki, przykurcze, wszystkie te przyjemności otworzą przed Tobą swoje kostropate łapska. Czuj się ostrzeżony. Sprzęt gracza na poważnie, portal ProGamer, autor Hesperion. Dobrze, nie ma nic o hełmie, ciekawie dlaczego. Okej. Wejdźmy do komputerka. Mój komputer obsługuje łoże, komunikuje się ze sprzętami domowymi, służy do komunikacji i wszystkiego innego, tak jak dzisiaj. Ma już swoje lata i wypadałoby go podrasować, ale może można na nim polegać. Co robimy? Wchodzimy w gry, maile, w sieć, może najpierw w gry. Plotki czy Void Stars? Void Stars! Mieliśmy reklamę Void Stars tutaj w oknie, wejdziemy w Void Stars. Zarabiam wielu, ale w tej chwili interesuje mnie jedna. Void Stars. Wciąż ją konstruują, ale jest dostępna. Będzie większa niż wszystkie dotychczasowe symulacje kosmiczne. Trudno to sobie wyobrazić. Kupiłem już kilka statków. Nie mogłem się powstrzymać. Były drogie jak diabli, ale co tam, uwielbiam oglądać swoją flotę. Przeczytaj wieści. Przejrzyj swoją flotę, kup nowy statek. Przeczytaj wieści. Witaj w próżni. Wiemy, chcesz pograć, my też. Niestety prowadzimy prace konserwacyjne, wiesz, żeby było lepiej. Zapraszamy wkrótce. Szkoda, polatałbym. Przejrzyj swoją flotę. Wejdę w hangar. Gdzie jest opcja spanowania wszystkich statków? A, tu. No to hop. Piękny widok. Zaczynając od najlżejszych kryb. Fly Rock, myśliwiec przechwytujący. Slide Hawk, jednostka szturmowa. Orka Dropship do przewozu piechoty, Gunship Giant i dwa oczka w głowie. Corsair, wieloosobowy statek eksploracyjny. O, ciekawe skąd ta nazwa. Oraz Skywalk, krypa kupiecka, tłusta i twarda. Jednocześnie ślicznotki, same ślicznotki. Vulture X wyglądałby w tej kolekcji naprawdę pięknie. To reklama tego statku była tutaj. Kupujemy? Kupujemy. Co może być bardziej ekscytującego od powiększenia floty? Kusi ten reklamowany Vulture X. Fantastyczny statek eksploracyjny. Ma dział medyczny, hangar ze statkiem zwiadowczym. Potężny pancerz, załogę botów na zawołanie i świetną cenę. Potem będzie droższy. Cholera, z obecnym stanem finansów nie stać mnie na to zacku. No, trudno.
Oczywiście jest to oczko puszczone przez designera tutaj Krzyśka Kurka. On wiedział, że jestem wielbicielem Star Citizena i umieścił interakcję, która dotyczy właśnie tej gry. Trochę się śmieję, wszyscy się ze mnie śmiali tam, że gram w Star Citizena. Teksty są bardziej moje oczywiście niż Krzyśka, ale oczywiście to designerzy konstruowali tutaj te interakcje, tylko je wypełniałem słowami. No dobrze. Już nie będziemy kupować walczarni, nie stać nas, nie będziemy przeglądać floty, wracamy. Dobrze. Poczytamy plotki. Dawno nie czytałem plotek ze światów gier. Pikantne komentarze na tematowych NPC-ów w Paradise Beach. Nic wartego uwagi. Aha, czyli po prostu Paradise Beach ma nowych NPC-ów. Zajrzyj do Dark Webu. Pomyślałem, że może znajdę coś ciekawego w Dark Webie. Niemalże śmiertelny wypadek w Happy Hunting Grounds. Paskudnie to wyglądało. No tak, Happy Hunting Grounds to jest gra nielegalna, więc nic dziwnego. Dziwaczny klaun w Twisted and Perverted nęka graczem, mówiąc o jakiejś epidemii wirusa. Osobliwe, ale mało zaskakujące. To by było na tyle. Dobra, wejdźmy sobie w sieć, zobaczmy, co tam słychać. Nowa sprawa. Ciekawe, czy coś wypłynie w sieci. No, wiadomo, dzwonił do nas, sensował do nas Jeffrey Haggis, więc może coś na jego temat znajdziemy. Sprawdź Haggisa. Kim jest Jeffrey Haggis? Dyrektor pionu programingu Blue Wells Interactive. O, coś dużo o tej firmie ostatnio słychać. Żona Eleonora, syn Frederick, nazywany przez znajomych Freddo, majątek liczony w kwotach ośmiocyfrowych. To wszystko, co da się znaleźć. Sprawdźmy firmę Blue Waves Interactive. Blue Waves Interactive, BWI, lider w kreacji sztucznych inteligencji. Produkt flagowy, gra zhackowa, Rajska Plaża. Trochę mniej znana, ale także popularna Knights Code, klanowy bitewniak w klimatach feudalnej Japonii. Produkują luksusowe hełmy. No i panie i panowie potrafią zrobić człowieka. Technologia Pygmalion upgrade'uje SI do poziomu psychiki ludzkiej. Czyli pan Jeffrey Huggins, co pracuje w firmie, która robi firmę Paradise, która robi grę Paradise Beach, Rajska Plaża, która robi grę Knights Code i która potrafi robić człowieka. Dobra, sieć maile sprawdźmy. Miałem kilka maili od klientów, którym kiedyś pomogłem. Wypadało odpowiedzieć. Odpiszemy. A sprawdźmy zlecenia najpierw. Mam już jedno zlecenie, ale ponownie sprawdzić nie zaszkodzi. Może wpadnie coś jeszcze. To mój szczęśliwy dzień. Panie GameDek, zagraj pan z nami w Crying Guns. Fajna zabawa, co prawda nie zapłacimy, ale banda dzieciaków. Dziękuję. Postoję. Czyli zlecenie od Kagisa to najlepsza rzecz, którą mógłbym dzisiaj zrobić. Odpisujemy na maile. Odpisujemy. Pierwsza wiadomość. Senator Stone dziękował za ustalenie, co jego córka robiła w grze Into the Dungeon 1337. Jak odpisujemy? Odpisz ciepło, napisz kilka porad, daj rabat na kolejne zlecenie. Odpiszemy ciepło. I dostajemy aspekt empatyczny. Napisałem, że cieszę się z kontaktu i zapytałem, jak się czuje córka. Warto podtrzymywać relacje z klientami. Rzeczywiście mamy pacyfizm? Czy nie, myśmy mieli już pacyfizm. Empatia nam chyba wskoczyła tutaj. Wróć do pulpitu. W sieci byliśmy, maile zbyły, gry, dobrze, odejdź. Mamy tutaj jeszcze jedną interakcję. Bliss. Co to jest Bliss? Oczywiście ja wiem, co to jest Bliss, ale wy nie wiecie. Sprawdzimy. Panel sterowania sztucznej inteligencji apartamentu. To kawał dobrego programu i stan lodówki wcale nie jest dla niego najważniejszy. Można z nim też pogadać. Nazywa się Bliss. To nazwa fabryczna. Nie zmieniałem jej. Aktywuj system. Na panelu pojawiło się logo przedstawiające dwa wieloryby, czyli znowu firma Blue Whales Interactive. Dziękujemy za zakup produktu Blue Whales Interactive, lidera sztucznych inteligencji. BWI, kreacje doskonalsze od stwórcy. Uruchamiasz Bliss po raz pierwszy. Najpierw skonfiguruj program według własnych upodobań. Szlak. Coś zresetowało moje ustawienia.
Pewnie kolejna awaria w wieży albo przepięcie na piętrze. Teraz muszę wszystko ustawić jeszcze raz. Czyli ciekawie się robi, prawda? Łoże się zresetowało, niby przypadkiem. Tutaj bliz sztuczna inteligencja apartamentu też jakby się zresetowała. Sprawdźmy to. Gdybyśmy byli szklarze, moglibyśmy dokonać analizy systemu. Nie jesteśmy, sprawdzamy lądy. W systemie nic nie ma. Logi poprzednich uruchomień, zapisy rozmów, jeśli istnieją, muszą być w chmurze. Zapewne gdzieś na serwerach Blue Whales Interactive. Żeby się tam dostać, trzeba być specem. To dla mnie za wysokie progi. No dobra, to co nam pozostaje? Pogadaj z Bliss. W powietrzu pojawiła się holograficzna postać. To jest Bliss. Dzień dobry, nazywa się Bliss. O czym chcesz porozmawiać? Cześć, ale jak to? Nie pamiętasz mnie? Czy wszystko w dzisiejszych czasach musi się psuć? Ech. Ech, odejdź. Z Bliss jest taka sprawa, że wymyślił ją Krzysiek Kurek, jeden z designerów, i to miała być naprawdę potężna, potężna, rozbudowana relacja. Bliss miała mieć do wyboru cztery typy osobowości i mnóstwo, mnóstwo linii dialogowych, i to miała być zbudowana, fajna relacja z tą postacią. Okazało się, że no nie jesteśmy w stanie tego zrobić w czasie przewidzianym przez producentów i trzeba było to zaorać. Szkoda, bo to było mnóstwo świetnych dialogów, naprawdę. Wielka szkoda, no nie ma rady, nie ma rady. Nie ma rady. Co zrobić? What can we do? What can we do? Tutaj wejdziemy jeszcze, tutaj coś znajdziemy. Nie, już myślę, że tutaj nie znajdziemy. Dlaczego on znowu biega? Przecież Game Dogowi nie wypada biegać, nie wypada. Tak? Idziemy tutaj i przestań biegać, chłopie. Drzwi. Solidne drzwi chronią mnie i mój apartament, a może chronią Warsaw City przede mną. Czy mamy udać się do zlecenia do ocy, czy pozostać w apartamencie? Jeszcze zostaniemy. Może jeszcze chwilę zostanę w mieszkaniu. I zapiszemy grę. To jest naprawdę ważne. Zapiszmy. Miejsce zapisu, dobrze. Zapisz, zapisz. Ok, wstecz. Znów. I wiecie co? Jeszcze sprawdźmy, czy mamy coś w kodeksie. Bo ja kodeksu będę pilnował, nie tak jak inni gracze, którzy twierdzą: o, zagrałem w tę grę, grałem w nią 10 godzin i już wszystko o niej wiem. Nie, kochany, jak grałeś 10 godzin w tę grę, to znaczy, że niczego ty o tej grze nie wiesz, znaczy, że nie czytałeś w ogóle kodeksu. My będziemy czytać kodeks. Sorry. Technologie, digineci, komputer sensowanie, serwowo to będzie było, organizacje, realium, polialinowca, dobrze, 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 virtualium. Postacie. Pojawiły się informacje o Bliss i o Jeffreyu Haggisie. Wchodzimy w Bliss. Bliss, reklama producenta. Majordomus, administrator, house manager, przyjaciel, powiernik. Coś więcej? Świat pędzi do przodu, a ty musisz nadążać. Codziennie nowe produkty, nowe trendy, rzeczywistość przyspiesza, a tu jeszcze mieszkanie, zakupy, update'y, zarządzanie domową siecią, ogarnianie kalendarza, jak to wszystko pogodzić? I ta samotność, gdy wracasz do domu, bo nie ukrywajmy, świat zwariował. Otaczają nas single, rodziny upadają, powstają stada. Dokąd zmierza ludzkość? Blue Whales Interactive ma odpowiedź. Może nie na wszystkie pytania, ale na wiele. Mamy odpowiedź, która dla ciebie będzie błogosławieństwem. Bliss. Zadba o dom, zakupy, terminy, upgrade'y. A przede wszystkim o ciebie. Porozmawia, gdy będziesz samotny. Zamilknie, gdy zapragniesz pomyśleć. Zabawi cię, gdy ogarnie cię wielkomiejski smutek. Zaintryguje, gdy będziesz potrzebował inspiracji. Bliss. Błogosławieństwo na twoje kłopoty. Blue Whales Interactive. Nigdy sam. No, ładnie. W plotkach w dzienniku nic nie ma. Sprawdźmy Jeffreya Haggisa. Ploteczki. Jeffrey Haggis, wywiad. Dzisiaj gościmy postać potężną podwójnie, bo nie dość, że dużą, to dużą. Dobrze powiedziałem, panie Haggis? Dyrektorze Haggis. I mam wątpliwości. Co do tego, czy dobrze? Tak. Jest pan prezesem Blue Whales Interactive, prawda?
Tak, jak pan jest właścicielem tej stacji. Hehe. Jestem dyrektorem pionu sztucznych inteligencji, proszę pana, to dostatecznie wysoka półka. Doskonale, zatem panie dyrektorze, skoro już wiadomo, co w pracy, co w domu, dzieci zdrowe, żona wierna, jeszcze jedno głupie pytanie i wyjdę, uprzedzam. A odpowiadając, mój syn Frederick ma się dobrze i doskonale się uczy, ma talent plastyczny. Eleonora jest perfekcyjną matką, partnerką i panią domu. Może mogę teraz ja coś, o coś zapytać? Niech pan wali, dyrektorze. Czy mógłby pan zadać mi jakieś prawdziwie interesujące pytanie? Plotki o wielkich, prowadzący Teddy B. Dobrze, czyli widzimy, że pan Haggis jest ważną figurą i który raczej nie ma poczucia humoru. Tutaj chyba wszystko już sprawdziliśmy. Okej, w profesjach nie mamy nic nowego. W dedukcji jeszcze nie, to jeszcze nie moment na uruchomienie tej interakcji. No więc co? Lecimy do Haggisa? Lecimy do Haggisa. Okej. Dobrze, tutaj przydałoby się więcej tych tak zwanych second metów. Torkil powtórzył ten sam tekst, co przed chwilą. Tutaj powinno być z 10, z 20 nawet różnych tekstów. Udajemy się do zleceniodawcy. Zadanie wykonanie, zdobądź nowe zlecenie. Tak jest. Lecimy. Widzimy tutaj, że podróżujemy wzwyż w pionie do wieży Beverly, tak? Myśmy mieszkali w tej wieży przypadkiem dosyć blisko w apartamencie w Mid-City. Teraz udajemy się bardzo, bardzo wysoko w okolice już, gdzie świeci więcej słońca. Co my tutaj mamy ciekawego napisanego? Dewitalizacja jest procesem generowanym przez hełm gracza, który to proces włącza jednocześnie działanie game pillu. Przypomina naturalny proces mający miejsce w trakcie zasypiania, generowany przez most mózgu. Polega na odłączeniu od realnego ciała mózgowych ośrodków ruchowych i czuciowych. Dzięki temu gracz może ruszać kończynami swojej postaci w wirtualiach oraz odbierać cyfrowe bodźce zmysłowe, a jednocześnie leżeć nieruchomo na łożu i nie odczuwać realnych bodźców. Jedynymi mięśniami, które nie podlegają dewitalizacji, są mięśnie okoruchowe. Dokładnie ten sam wyjątek obserwujemy we śnie. Fenomen ten można obserwować podczas fazy snu REM, Rapid Eye Movement. Encyklopedia multisensoryczna, wydanie 33. Naciśnij dowolny przycisk, aby kontynuować. Tak, to powiedział nam Alfred, służący pana Haggisa, który właśnie opuszcza to miejsce. Słuchajcie, ja myślę, że na razie wystarczy. Myślę, że na razie wystarczy, że w tym momencie zasejwujemy grę. O tym, co się dzieje w świecie dyrektora Haggisa, jakie ma dla nas zlecenie. W następnym odcinku trzymajcie się, pozdrawiam.